Łukasz 19, fragment o Zacheuszu, czyli pierwszy, od pierwszego wersetu do 10. Łukasz 19, 1 do 10. A teraz zaznacz ten fragment, wystarczy palcem. Połóż Pismo Święte na sercu i przyjmij to słowo sercem. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest. Ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i spiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Teraz zapraszam Cię do tego, żebyś usiadł, usiadła. Weź swoje pismo w dłonie i jeszcze ten fragment jeszcze raz odczytaj i prześledź go. Błędne przekonania, właściwe przekonania. Pewnie z jednymi i z drugimi mieliśmy w swoim życiu do czynienia. Pewnie były w twoim życiu i sytuacje takie, kiedy miałeś jakieś przekonanie co do czegoś i było ono właściwe. Do czegoś, do kogoś, w jakiejś sytuacji. Nie pomyliłeś się. Masz takie sytuacje? Kto ma? Wiedziałem, nie? Właściwe sytuacje jakoś oceniłem. Ale drugostronnie pewnie też jest i tak, że masz sytuacje, w których byłeś o czymś przekonany, o kimś, co do danej osoby, co do sytuacji, przebiegu zdarzeń i się pomyliłeś. Kto ma odwagę się przyznać, że tak? Niektórzy dwoma rękami nawet się przyznają. No i dobrze, bo tak się dzieje, nie? Tak w życiu nam się zdarza. I jedno, i drugie. Stety czy niestety jest też tak, że te przekonania towarzyszą nam także w życiu duchowym. I dotyczą tego, co myślimy o Bogu. I pewnie są takie rzeczy w tobie, są takie myśli w tobie i przekonania, które są właściwe i jak najbardziej zgodne z prawdą. Za te dzisiaj Bogu dziękujemy. Ale pewnie też jest tak, jak w tych poprzednich, innych sytuacjach, że masz bądź miałeś, a może kiedyś będziesz miał, jakieś przekonania dotyczące samego Boga i one się nie będą pokrywały z prawdą. Zgadzasz się z tym, czy nie? Znaczy, zapytałam tak ogólnie, ale odpowiedz sobie na pytanie. Czy w przeszłości takie przekonania miałeś? Czy uznajesz, że może dzisiaj takie w tobie są, choć nie wiesz? No i czy uznajesz, że mogą się takie pojawić w przyszłości? I powiem tak. Jednym z takich grupy przekonań to są przekonania co do tego i myślę, że wiele osób takie ma, sama takowe posiadałam, przez wiele lat w życiu towarzyszyły mi one, że Bóg jest kimś,
kto coś może mi zabrać. Bóg jest kimś, kto jeśli się do Niego zbliżę, to będę musiała z czegoś zrezygnować. Bóg jest kimś, który zażąda, jest osobą, która zażąda ode mnie czegoś, co jest związane z jakąś formą przyjemności w życiu. Nie wiem, czy z czymś takim się zetknęliście, może tak, może nie, może nawet osobiście, ale myślę, że co do tego się zgadzamy, że jest wiele ludzi, może i z tymi ludźmi spotykamy się gdzieś w miejscach swojej pracy, w przestrzeni rodzinnej, czy gdziekolwiek indziej, w jakiejś towarzyskiej, którzy z jakichś przyczyn nie zbliżają się do Boga i czasami jedną z tych przyczyn jest właśnie to. Oni sobie myślą, że jeśli będą chcieć przyjść do Niego bliżej, to będą musieli z czegoś zrezygnować. Znacie coś takiego? Kojarzy się to wam z czymś? Mnie się to kojarzy z moim życiem. Z odcinkiem mojego życia dość długim, kiedy ja dosłownie w ten sposób myślałam. Nigdy nie zanegowałam tego, że Bóg jest. I my w Polsce, myślę, że żyjemy w takim miejscu na świecie, gdzie jest stosunkowo mało ludzi, którzy mają odwagę powiedzieć, Boga na pewno nie ma. Znacie sporo takich osób? Którzy mówią z całym przekonaniem, nie, nie ma Boga. No, chyba raczej jest tak, że znamy ludzi, którzy mówią, Bóg gdzieś tam jest, pewnie istnieje, ale nie za bardzo mnie interesuje w chwili obecnej, żeby wchodzić na Jego ścieżkę, wchodzić na Jego drogę. Czy zgadzacie się z tym, czy zgadzasz się z tym, że raczej taka właśnie jest sytuacja, taki jest stan w naszym kraju, tu gdzieś blisko, tam gdzie żyjemy. Myślę, że tak jest, że taka jest diagnoza tej sytuacji, że ona jest dość trafna i dość właściwa. I tak też było u mnie. Myślałam sobie przez wiele lat, że właśnie Bóg taki jest. Że jest osobą, która na pewno zażąda ode mnie, jak się bym chciała do Niego zbliżyć, jakoś tak bardziej z Nim być, że moje życie stanie się wtedy życiem nudnym, trudnym, strasznie ascetycznym i pozbawionym przyjemności. I dosłownie tak myślałam, że ludzie, którzy są blisko Boga, wszyscy tak żyją. Nie wiem, czy miał ktoś tak. Ja tak miałam. Czy to przekonanie było właściwe? No nie. Wiemy, jak jesteśmy tutaj, czy mam nadzieję, przynajmniej w jakiejś części wiemy, że ono było po prostu błędne. I to błędne całkowicie, błędne zupełnie, błędne u podstaw. Ale jednak to przekonanie powodowało, że ja się do Boga nie zbliżałam. I nawet w tych latach mojego życia, kiedy mi było bardzo trudno, kiedy nie umiałam sobie poradzić z wieloma sprawami w życiu, kiedy właściwie dzisiaj muszę uczciwie przed wami powiedzieć, że chyba z żadnymi sobie właściwie nie radziłam, z niczym sobie nie radziłam tak, jak powinnam, i tak dalej się do Niego nie zbliżałam. Z jakiego powodu? No bo jeszcze całkiem nie upadłam. I dopiero wtedy, kiedy przyszedł taki moment w życiu, kiedy czułam, że leżę i jestem zbita, pobita, na łopatkach wręcz położona, to był ten moment, którym byłam zdolna do tego, żeby zwrócić się do Boga. Dlaczego? Bo był ostatnią deską ratunku. Dosłownie. Ostatnią deską ratunku. I co się stało w moim życiu? No stało się to, rzeczywiście, odpowiedziałam mu tak i okazało się w jednym krótkim momencie, że te moje przekonania zostały wywrócone do góry nogami, o 180 stopni odmienione i w jednej chwili, która zresztą miała miejsce w tym oto kościele, dokładnie w tym, może nie w tym miejscu, w którym stoję, ale w tym właśnie budynku kościoła, doświadczyłam spotkania z Jezusem. Po prostu spotkałam Go. Przyszedł. Pokazał mi, że po prostu jest tutaj, w tym miejscu. Moje przekonania, tak jak powiedziałam, zostały odwrócone o 180 stopni. I ta jedna chwila, o której dzisiaj po latach mogę próbować tylko opowiedzieć w taki sposób sugestywny, przekonujący, wiecie, żeby oddać głębię tego wydarzenia, nie jestem w stanie, no bo to było spotkanie. Myślę, że ty też pewnie, jeżeli masz takie spotkanie w swoim życiu, to trudno by ci było drugiej osobie tak z jeden do jeden go opowiedzieć i opisać. No ja też nie mogę. I w momencie tego spotkania, które tak w tym czasie ludzkim, rzeczywistym, że tak powiem, miało pewnie miejsce, działo się bardzo krótko, może 10, może 30 sekund, może minuta, ja tego nie wiem. W tym czasie zobaczyłam, że On jest tak wspaniałym, kimś tak niezrównanym z niczym innym, że ja się już nie boję za Nim iść. Że mi już jest wszystko jedno, co tracę,
co zostawiam za sobą, ja już nie chcę innego życia. I pamiętam, że kiedy wychodziłam z tego kościoła, miałam właśnie to jedno przekonanie. Ja już nie chcę do tamtego wracać, co było. Ja chcę teraz iść z nim dalej do przodu. I na dowód tego, że rzeczywiście nic nie zabiera, pokazał mi to bardzo szybko, też w takim kontekście ludzkim, takim nawet bym powiedziała materialnym, nie? Bo to było przeżycie jakieś duchowe, takie wewnętrzne. A w tym kontekście materialnym pokazał mi to w taki sposób, ponieważ w tamtym momencie mojego życia, jak powiedziałam, wszystko było źle, więc w kwestii materialności też było źle i to bardzo źle. Czułam, że w tamtym życiu, w tym wszystkim, z czym muszę sobie poradzić, cokolwiek bym robiła, to mi nie starcza. To jest mało, mało tych pieniędzy, mało, żeby pokryć wszystko to, co jest potrzebne, konieczne. I ile bym pracowała, to niestety nie jestem w stanie zapewnić sobie tego bezpieczeństwa i mojej córce na przykład. I kiedy zbliżyłam się do Jezusa, ta sytuacja się wydawała w tamtym momencie jakaś nierozwiązywalna. Wtedy, kiedy zbliżyłam się do Jezusa, poszłam za Nim, zdarzyła się sytuacja, rzecz, która z ludzkiego punktu widzenia wcześniej była nieprzewidywalna. Nie mogła się wydarzyć. Nikt z ludzi, którzy żyli, byli wokół mnie, nie mógł tej sytuacji przewidzieć, że ona będzie miała miejsce, ale skutkiem tej sytuacji było to, że właściwie w przeciągu 2-3 tygodni rozwiązały się moje problemy, także te finansowe. A nawet wynagrodzenie, które w tamtym momencie dostawałam, wzrosło z dnia na dzień o 50%. Dla mnie to już był niezaprzeczalny dowód tego, że Bóg nic nie zabiera. A jeżeli już coś, to daje. Jeśli zabierze, to co jest złe, to co mi szkodzi, truciznę z mojego życia zabierze, truciznę grzechu przede wszystkim. Wszystkie te rzeczy destrukcyjne, może które w moim poczuciu się wydają, czy wydawały wartościowe, ale te, które są prawdziwie wartościowe, On mi da i udzieli. I tak się stało. I taki jest Bóg. Te więc przekonania o tym, że On tylko coś chce, zabierze, spowoduje, że życie człowieka stanie się trudne, złe, nieudane, przykre, nieprzyjemne i smutne, są, dopowiedzcie sobie sami, to słowo jest na K i nazywa się kłamstwo. Te słowa są kłamstwem. Jaka jest prawda? Bóg jest hojny i jest dawcą. I każdego dnia, kiedy się budzisz, może zwłaszcza to widzimy w takich pięknych dniach jak teraz, wiosennych, kiedy masz oczy otwarte, jesteś w stanie mieć je otwarte, jesteś w stanie je otworzyć i jesteś w stanie otworzyć serce, to pierwsze, co zobaczysz, kiedy obudzisz się takiego dnia, to zobaczysz słońce. Zaraz za tym, jeżeli jesteś człowiekiem nie na tyle zgnuśniałym, żeby nie otworzyć okna, a na tyle człowiekiem nadziei, żeby jednak to okno otworzyć, to usłyszysz, zwłaszcza bardzo wcześnie rano, śpiew ptaków. Jeżeli masz w sobie tyle energii i werwy, żeby skorzystać z jakiegoś dnia, który ci się trafia, jest wolny i pójść czy pojechać gdzieś dalej od miasta, to zobaczysz, że w przyrodzie się dzieje mnóstwo niesamowitych rzeczy. I one wszystkie w istocie są darem dla ciebie, dla każdego z nas. I tylko wtedy, jeżeli jesteśmy ludźmi właśnie zgnuśniałymi, zamkniętymi na dary Boże, to ich nie widzimy i mówimy, nic nie mamy, nie ma się z czego cieszyć, nie ma nadziei, świat jest beznadziejny. Więc pierwsze, wszystkie dzieła Boże, przyroda i wszystko to, co nas otacza. Drugie, to co daje Bóg, ludzie. I znów, jesteś w stanie ich docenić, no kiedy masz ich wokół siebie pełno, kiedy może są dla ciebie jacyś przykrzy, a tak się nieraz zdarza, bo jesteśmy przykrzy nieraz dla siebie, to możesz być człowiekiem, który powie, mam dosyć ludzi, denerwują mnie. Szczerze, kto nigdy tak nie powiedział? Kogo nigdy nikt nie zdenerwował? Szczerze, bo chcę powiedzieć tym, którzy przez internet oglądają, czy się ktoś zgłosił. Nie widzę nikogo. No bo tak w istocie jest w naszym życiu, że jako ludzie bywamy dla siebie trudni. I jesteśmy nieraz o krok od tego, a czasami nawet już przekraczamy tą granicę, żeby powiedzieć, ludzie są trudni do niczego i tak dalej. Nie będę tego rozwijać. Kiedy moglibyśmy zobaczyć, że jest odwrotnie i jesteśmy dla siebie wzajemnie darem? Każdy z nas dla każdego. To chyba wtedy, gdybyśmy mieli doświadczenie bezludnej wyspy,
albo jakiegoś zagrożenia w jakimś bardzo zagrażającym naszemu życiu miejscu na ziemi, albo jakiegoś wielkiego poczucia samotności i oddalenia od innych, wtedy by się okazało, że tęsknimy za tym drugim człowiekiem. Wtedy by się okazało, że byle jaki dzisiaj uścisk dłoni staje się czymś na wagę złota. I Bóg w swej doskonałości, dobroci, hojności, wspaniałomyślności mówi: nie będziesz sam. Daję ci wspólnotę, daję ci Kościół, daję ci innych ludzi, daję ci rodzinę, daję ci tych wszystkich, którzy ci na drodze życia towarzyszą. No pod warunkiem, że jesteś w stanie dostrzec to, że są dla ciebie błogosławieństwem. I po trzecie, Bóg jest tym, który mówi: nigdy, ale to nigdy nie odmówię ci pomocy. Nigdy, ale to nigdy nie wyprę się ciebie, nigdy się od ciebie nie odwrócę. I dowodem tego jest to, co widzimy tutaj. Dowodem tego jest krzyż Jezusa. Jezus, gdyby myślał po ludzku, to gdyby na kogokolwiek z nas popatrzył, a patrzy teraz, i gdyby myślał po ludzku, to by powiedział każdemu z nas: nie cierpię cię, odejdź ode mnie, człowieku. Dlaczego? Bo musiałem przez ciebie umrzeć. Bo umarłem przez ciebie, bo poszedłem na krzyż, zabito mnie. Zrobiono mi potworną krzywdę. Ale on nie myśli po ludzku. Jego serce jest sercem Boga, sercem w pełni kochającym, sercem prawdziwie kochającym, a jego ręce są rękami, które ofiarowują, które dają. Ręce Boga, ręce Jezusa są rękami, które ofiarowują. To są ręce dawcy. I nawet ten znak krzyża, on o tym z każdej strony mówi. Jezus na krzyżu ma zawsze rozciągnięte ramiona. Dlaczego? Bo on daje. I teraz tak jest też z gestem dawania. Tak jest też w tej Ewangelii, którą odczytaliśmy, tak jest też w historii o Zacheuszu. Kim był Zacheusz? Celnik. Jeżeli celnik, to zdzierca, oszust, człowiek wykluczony gdzieś społecznie. Dlaczego? Z jakiego powodu? Bo ściągał podatki na rzecz Cesarstwa Rzymskiego, tak? Ale to nie było to. Gdyby on tylko ściągał te podatki, to wiecie, to by było tak jak dzisiaj. Nikt nie opluwa urzędnika Urzędu Skarbowego, nie? Jest normalnym człowiekiem. Było inaczej. Ten, który ściągał podatki, był celnikiem, mógł wziąć od człowieka tyle, ile miał, ile dał rady wyciągnąć. I teraz gdyby taki celnik, Zacheusz, patrzył na Anię, w chwilach przed nawróceniem oczywiście mówimy, i oceniłby stan jej majątności tam, to nie liczyłoby się zobowiązanie podatku, liczyłoby się to, ile ma, ile on może z niej wyciągnąć. Dlatego ta grupa społeczna była tak znienawidzona. I co się dzieje? Zacheusz, powodowany czymś tam, jakąś ciekawością, jakimś pragnieniem, pewnego pięknego dnia, co robi? Wyłazi na drzewo. Dlaczego? Bo chce zobaczyć kogo? Jezusa. Jezus daje mu się zobaczyć, daje mu się poznać. Coś się dzieje, o czym w Ewangelii możemy przeczytać tylko między wierszami. Coś bardzo doniosłego, coś niesamowitego. Co powoduje, że jak Zacheusz właściwie schodzi z tego drzewa, oddaję połowę swojego majątku, a kogo skrzywdziłem, zwracam ilukrotnie? Poczwórnie. Więc co się stało? Jezus przemienił tego właśnie Zacheusza z człowieka, który brał. Jego ręce były rękami, które były tylko nastawione na branie. Mocą swojej miłości i łaski w człowieka, który zaczął dawać. I teraz, jak jest dzisiaj, jak jest z nami, czego oczekuję dzisiaj w kontekście tego słowa, w kontekście Ewangelii o Zacheuszu, Jezus od ciebie. Bóg hojny, dawca. Oczekuję od ciebie, żebyś był, czy stawał się taki jak on. Ale nie mówi ci: zacznij być taki jak ja sam z siebie. Zacznij być taki jak ja po prostu. On mówi tak: zbliż się do mnie. Ja napełnię twoje serce doświadczeniem mojej miłości, doświadczeniem mojego zbawienia, które jest dla ciebie, jest za darmo, jest na wyciągnięcie ręki tutaj i teraz i dzisiaj, i przemienię cię w tego, który też będzie w stanie innym to dawać. Innym dawać siebie, dawać doświadczenie, dawać Boga, dawać świadectwo, dawać Ewangelię, dzielić się także materialnością, czymkolwiek. Czymkolwiek jesteś i cokolwiek masz.
Nigdy odwrotnie. Samo dawanie dla dawania, wiecie, pewnie słyszeliście o takich sytuacjach, ale może nawet przeżyliście. Nie dawaj mi tego, co byłoby z łaski. Nie chciałabym tego od ciebie przyjąć. Ty też byś nie chciał ode mnie czegoś, co byłoby z łaski. Nawet nieraz tak mówimy do siebie, jeśli to się zdarza, nie? Z łaski to nie chcę. Z łaski na zasadzie od tak sobie, czyli nie z serca. Więc kolejność. Serce napełnione przez Boga czym? Jego miłością plus doświadczeniem zbawienia, które jest za darmo i wtedy stajesz się tym, który jest uzdolniony do działania, do dawania. Bo Bóg jest hojnym dawcą i teraz nie przestanie ci dawać. Jeżeli zdecydujesz się na taką postawę w swoim życiu, to nie jest tak, że ci kiedyś zabraknie, że się skończy, że Jego miłość się skończy, że Jego łaska się skończy. Kiedy zaczynasz dawać, wprawiasz tą Bożą, niesamowitą machinę w ruch. Po prostu. I Ewangelia biegnie i łaska Boga jest dostępna dla innych ludzi. Amen. Będziemy się teraz modlić. Będziemy się teraz modlić. O co? O doświadczenie miłości i zbawienia. Po to, żeby Bóg uzdolnił nas do dawania. Bo pierwsze jest potrzebne napełnione serce, żeby mogły się otworzyć nam ręce. Mamy taki mechanizm w sobie. Jak serce jest puste, to ręce są zamknięte. Tak byśmy sobie to mogli wyobrazić. Jak serce jest napełnione, to ręce się otwierają. Tak się stało z Zacheuszem. Jak serce zamknięte, ręce były zaciśnięte, on brał. Jak serce jego zostało napełnione, miał to doświadczenie, to jego ręce zostały niejako otwarte. Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Nie stało się to w życiu Zacheusza z jego mocą, z jego udziałem. Stało się to w życiu Zacheusza dlatego, że najpierw, zanim to się wydarzyło, zanim stał się zdolny do tego, żeby dawać, żeby zwracać, spotkał Jezusa. Jezus w taki sposób dotknął jego serca, jego życia, że Zacheusz został przemieniony w hojnego dawcę. I również tak samo jest w stosunku do ciebie. Jezus nie wymaga, żebyś dawał. Jezus w pierwszej kolejności chce napełnić twoje serce doświadczeniem miłości, doświadczeniem zbawienia, wszystkim tym, czego potrzebujesz, żeby przyjąć prawdę, że Bóg jest bardzo dobry dla ciebie i jest bardzo hojny wobec ciebie. Dopiero wtedy, kiedy będziesz miał to doświadczenie, dopiero wtedy cię wezwie, żebyś dzielił się tym, co już masz, dzielił się tym, co dostałeś. I do tego ta Ewangelia cię zaprasza.